okuj dobro. Zanim zaczniemy dzisiejsze rozważanie to jeszcze mały komentarz do ostatniego rozważania poprzedniego na szóstą niedzielę zwykłą jeszcze roku B. Otóż <laughs> ono się ukazało z minimalnym opóźnieniem, ale tak naprawdę to był teścik taki pod tytułem hmm, ponieważ rozważanie dotyczyło niedzieli, która wypadała 14 lutego, czyli w Walentynki. Więc chodzi o to, że zakochani czasu nie liczą, prawda? Więc jeśli ktoś jest zakochany w Panu Bogu po uszy, to nie liczy czasu, od kiedy się ukazuje rozważanie w stosunku do niedzieli, której dotyczy. Prawdopodobnie taka jest duchowa interpretacja oraz teologiczne uzasadnienie lekkiego opóźnienia. Ale dzisiaj za to jesteśmy na czas, mam nadzieję, i rozważamy Liturgię Słowa na pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. No to czas jest oczywiście mocny. Wielki Post jest zawsze czasem wielkich postanowień, ale przede wszystkim wielkiego działania Pana Boga. No i mm, chciałbym, poza tym, że jak zwykle ta pierwsza niedziela to niedziela pokus Pana Jezusa na pustyni, to chciałbym jednak skupić się bardziej na wodzie. To jest w ogóle fascynujące przeciwstawienie tych dwóch żywiołów, tych dwóch Miejsc wody, jako oceanu, jeziora, morza no i pustyni, jako morza, piasku. Ale tym się zajmie, zajmiemy mniej. Bardziej chciałbym dzisiaj zatrzymać się na fragmencie drugiego czytania, które swoją drogą jest fascynujące. Nie mamy teraz tutaj czasu i to nie jest zresztą miejsce odpowiednie na to, żeby. Głębiej i szerzej to rozważyć, ale tutaj w tym drugim czytaniu dzieją się takie rzeczy po prostu niesłychane, że na pewno do nich kiedyś trzeba będzie wrócić. Przede wszystkim mamy tutaj takie dziwne określenia, jak to, że Pan Jezus w duchu poszedł ogłosić zbawienie. Duchom zamkniętym w więzieniu. Cóż to może znaczyć? Święty Augustyn nam to bardzo, w ogóle, ojcowie bardzo interesująco nam to tłumaczą. Tym duchom, które niegdyś były nieposłuszne. No, ale to my przeskakujemy przez ten fragment i idziemy od razu do Noego, bo to za jego dni cierpliwość Boża naczekiwała, jak ładnie nam lekcjonarz podaje a budowana była arka, w której niewielu to jest osiem dusz zostało uratowanych przez wodę. Trzy lata temu, czyli w poprzednim cyklu roku liturgicznego, B, zatrzymałem się nad tym wyrażeniem Uratowani przez wodę. Dziś jeszcze więcej chciałbym powiedzieć na ten temat, ale to znowu nie znaczy, w sensie chciałbym skomentować tam to, co powiedziałem wtedy, jeszcze dopowiedzieć. Ale to znowu nie jest nasz temat na dzisiaj, więc zostawiamy to sobie na kiedy indziej. Dzisiaj interesuje nas cierpliwość Pana Boga. Oczywiście nie jako taka, nie, nie w jakimś zupełnie szerokim znaczeniu, ale w odniesieniu do tego wydarzenia, o którym mówi drugie czytanie, czyli list świętego Piotra, a mianowicie potop. Czyli jeszcze raz: za dni Noego cierpliwość Boża naczekiwała. Zacznijmy jak zwykle od takiego ustalenia, co jest co, czyli od warstwy językowej, zupełnie pobieżnie. Mianowicie mamy tutaj dwa ciekawe słowa: rzeczownik, cierpliwość i oczekiwać, właśnie z cierpliwością, wytrwale wyczekiwać, czyli mamy czasownik. No i tak, po pierwsze, to słowo cierpliwość. Ono pojawia się w kilku fragmentach, oczywiście biblijnych, mam na myśli Stary Testament, poza tym dzisiejszym czytaniem. I to są miejsca, które pokazują nam coś ważnego. Po pierwsze, w drugim liście święty Piotr mówi o tym, że Pan Bóg czeka, jakby troszkę zwlekał, jakby może zapomniał o tym, że powinien zadziałać, ale mówi Piotr, że mamy Bożą cierpliwość uważać za zbawienną, ratującą także i nas, nie tylko spoglądać na jakichś tam złych ludzi, na kogoś w znaczeniu takim, że no, Pan Bóg się opóźnia w ich ukaraniu, ale to dotyczyłoby także i nas, gdyby sąd już się rozpoczął, sąd nad złymi, no bo chciał, nie chciał, i my do nich się przez nasze grzechy zaliczamy. Nie do złych, takich przeżartych do kości już. Takich, którzy odmienić się nie mogą oczywiście, ale no jednak do tych, którzy także nawrócenia potrzebują. I gdyby sąd przyszedł natychmiast, byłoby, mówiąc delikatnie, bardzo różnie. Więc mówi Piotr, uważajcie, no na siebie też, ale uważajcie cierpliwość Bożą za zbawienną. Później mamy bardzo ciekawy fragment, to jest drugi, Piotr, drugi list Piotra, 3.15. Potem mamy list do Rzymian w 9 rozdziale, 22 wersecie. Mówię bardzo ogólnie już. Święty Paweł mm, mówi o tym, że Bóg znosi z ogromną, z wielką cierpliwością tych, którzy są już gotowi na zagładę. To bardzo jest ciekawe określenie. Tych, których, można powiedzieć, miara się przebrała, a mimo tego Pan Bóg jeszcze z wielką cierpliwością czeka. Tam kontekst jest troszkę inny. Tam jest pytanie dotyczące yy, Egipcjan. W ogóle kontekst tam jest bardzo, bardzo interesujący, ale trzymamy się tylko tego 22 wersetu, że Pan Bóg z wielką cierpliwością, mimo wszystko traktuje tych, którzy już są gotowi na, na karę, na zagładę. Dalej mówi święty Paweł, no to też był Paweł ostatecznie, w liście do Rzymian. Teraz Paweł w liście do Tymoteusza I, 1.16, mówi o tym, że. On sam dostąpił miłosierdzia, żeby objawiła się pełna cierpliwość pana Jezusa. My mamy tłumaczenie w Biblii tysiąclecia wielkoduszność, ale to jest też to samo słowo, które cały czas omawiamy, które też tłumaczymy jako, jako cierpliwość. No i jeszcze można wspomnieć o liście do Rzymian 2:4. Czyli to jest słowo cierpliwość, które odnosi się do pana Boga cierpliwość Boża. Natomiast słowo czekać, tu jest tak bardzo pięknie przetłumaczone, ono naczekiwała cierpliwość Boża, ono pojawia się osiem razy w Nowym Testamencie i jest ciekawe, że siedem razy określa oczekiwanie ludzkie: oczekiwanie wybawienia, oczekiwanie przyjścia Pana. A tylko raz i to właśnie w naszym dzisiejszym fragmencie pierwszego listu Świętego Piotra odnosi się do Pana Boga, do tego, że to Pan Bóg czeka. Hmm, więc Pan Bóg też czeka i rzeczywiście z wielką cierpliwością Pan Bóg czekał. Teraz, czego dotyczy to te nasze określenia, czyli że cierpliwość Boża naczekiwała? No, dotyczy to potopu, który Pan Bóg zsyła. I ten potop niszczy całą ziemię, życie na całej ziemi. Jak yy, słyszeliśmy, pozostaje tylko osiem dusz. No i to może rodzić nasze pytania: dlaczego tak okrutnie, dlaczego tak ostro, czemu tak morderczo Pan Bóg działa? A poza tym, jeszcze to jest zupełnie ciekawa rzecz, ponieważ jeśli rzeczywiście przyjmujemy, że Pan Bóg cierpliwie czeka tego, a jednak wcześniej. Każe już Noemu budować arkę. Co więcej, podaje mu dokładne wymiary tej arki, w której nie zmieściliby się inni ludzie. Poza tym, czy komuś innemu też nakazał budowanie arki, czy tylko Noemu? Czy gdyby jednak ktoś się mimo wszystko nawrócił, to czy zdążyłby przed potopem? To są pytania, które mogą brzmieć troszkę niepokojąco dla nas. Ale oczywiście tylko z perspektywy kogoś, kto patrzy na potop jako na taką arbitralną karę pana Boga, jego działanie, które powodowane jest jakąś emocją, jakimś nieuporządkowaniem czymś, co, czego pan Bóg nie potrafi w sobie jakoś okiełznać, powstrzymać i wybucha w końcu. Oczywiście, te wszystkie określenia, które mówią o tym, że Pan Bóg żałował, że stworzył człowieka, że rozgniewał się, i tak dalej, i tak dalej, tych określeń jest cała masa, one muszą być przez nas czytane w kontekście tego, że Pan Bóg jest duchem, że jest tajemnicą i my potrafimy zrozumieć z Niego tyle, ile nam objawi, i to w dodatku w taki sposób, który dotyczy naszego rozumienia, czyli rzeczy, które znamy na co dzień, czyli nas samych, a więc rozumiemy Pana Boga przez pryzmat człowieka, przez pryzmat nasz, bo nie mamy innych narzędzi, żeby go zrozumieć, chyba że jakieś ekstra mega objawienie, które Pan Bóg daje, ale to są rzeczy bardzo wyjątkowe. Zatem posługujemy się w Piśmie Świętym określeniami wziętymi z naszego życia, i one są siłą rzeczy bardzo, bardzo ograniczone. Mówiłem o tym niedawno, na takich dużych rekolekcjach i to też wydaje mi się temat fascynujący, ale wszystkie rzeczy, które mówimy o Panu Bogu, te wszystkie określenia one są zawsze niesamowicie ograniczone i bardziej Pana Boga zasłaniają niż odsłaniają. Mamy nawet takie w teologii określenia, jak teologia katafatyczna i anafatyczna. To są takie może określenia dosyć szalone, ale chodzi właśnie o to, że teologia wskazuje nam, że mówimy o Panu Bogu w sposób pozytywny, jaki Pan Bóg jest i jaki Pan Bóg nie jest. Powiedzmy, że Bóg jest miłością, mówimy, i mówimy, że Bóg nie jest nieżywy na przykład. I jedno i drugie jest... Określeniem wziętym z naszego życia, z naszego myślenia. Musimy się nimi posługiwać, żeby cokolwiek móc odkryć o Panu Bogu, ale musimy pamiętać, że to nie są jakieś definicje, sposoby widzenia Pana Boga, które już by nam Go odsłoniły i moglibyśmy powiedzieć, o, ja już go znam w ogóle całkowicie, 100%. Więc w, w tym, yy, z, z tym założeniem musimy pamiętać też, kiedy czytamy na przykład opis na początku księgi Hioba, kiedy Pan Bóg. Przejmuje jako diabła, rozmawia z nim i, i jest ten przedziwny jakiś zakład. Jeśli będziemy brali to dosłownie, to zwariujemy, to nie ma dwóch zdań, ale jest masa fragmentów w Piśmie Świętym, które brane dosłownie y, przyprawią nas w najlepszym razie o zawrót głowy. Więc musimy to wszystko czytać, biorąc pod uwagę cały kontekst historyczny, kulturowy, także językowy, a więc formę, w jakiej zostało to. Ten fragment akurat zapisany, jaki to jest gatunek literacki, to wszystko będzie miało znaczenie. Ale żeby się specjalnie aż tak nie zagłębiać w tym temacie, to tylko przypomnijmy, że cierpliwość Pana Boga w tym naszym fragmencie dotyczącym Noego polega na tym, że Pan Bóg objawia, że przyjdzie potop. Talmud, czy mówiąc ogólnie, tradycja żydowska Nauczanie rabinów mówi nam, że ludzie rozmawiali z Noem, widząc oczywiście, że buduje arkę, więc byli mocno zdziwieni, ale no drwili sobie z niego. Mówi, mówią, no ale to w ogóle kto będzie skorzystał z tej arki? Po, po co ją budujesz? I tu już nie, nie, nie będę mówił szczegółowo, ale no jest tam bardzo arogancka rozmowa ich z Noem. Kiedy mówią, a co, będzie potop? I, I wymieniają różne formy potopu, co by to miało być: czy ogień, czy woda, i skąd ta woda miałaby przyjść, i mówią, że na każdy z tych potopów oni mają już rozwiązanie. Oni już sobie poradzą, oni wiedzą, jak się obronić. W domyśle, oczywiście, oznacza to, że ta arka jest bezsensowna, nie jest potrzebna zupełnie, a proszę zauważyć, przeczytać sobie cały fragment dotyczący Noego w Księdze Rodzaju. Jest kilka razy bardzo wyraźnie podkreślone, że Noe zrobił dokładnie tak, jak powiedział Pan Bóg: Więc cierpliwość Pana Boga jest roz... postarta nad całym światem, nad wszystkimi, ale zło ludzi, zło, które ludzie popełniali i do którego przywiązali się, przywykli, było tak wielkie, że zniszczyliby wszystko, co Pan Bóg stworzył. Zniszczyliby cały świat, i Pan Bóg na to się nie zgadza. Zło było już tak potężne, tak daleko zaszło, że bez interwencji Pana Boga wszystko by zostało zniszczone. Więc interwencją Pana Boga jest powiedzenie, że przyjdzie potop i zachęta ludzi do nawrócenia, do zostawienia zła. I ludzie tego nie robią, nie chcą tego robić. To jest ich decyzja, zupełnie świadoma decyzja. Widzą Noego, to. to co robi, że buduje arkę, i jest to dla nich jasne. Oczywiście, śmieją się z tego, drwią sobie i nie wierzą, ale, ale rozumieją. Więc Pan Bóg jest cierpliwy, ale cierpliwość Pana Boga po pierwsze jest ograniczona czasem, w tym sensie, że Pan Bóg daje nam czas na nawrócenie. W ogóle jest fascynujące, bo za chwilę po, po, po topie kiedy sytuacja się rozwija, dalej mamy grzech, i kiedy pojawia się Abraham, pamiętamy, że jest problem z Sodomą i z Gomorą, z mieszkańcami, tam znowu grzech jest bardzo potężny, i tam ym, Abraham no, walczy niejako z Panem Bogiem, targuje się z nim o to, żeby ocalić te miasta, i Pan mówi: Dobrze, jeśli będzie 10 osób, które, które idą za mną, to ja nie zniszczę tych miast. To jest oczywiście nawiązanie też do Minianu, do 10 osób, które były potrzebne do liturgicznej modlitwy żydowskiej, do oficjalnej modlitwy 10 mężczyzn. I taka ilość się nie znalazła. I zobaczcie, że podobnie jest tutaj. Tyle, że tam jest mowa o jakimś miejscu, mieście. Tutaj mówimy o całym świecie. Mamy uratowanych osiem dusz. Mamy Noego, jego żonę, synów, żony. Ale to jest osiem osób, nie ma, nie ma nawet dychy, więc cały świat na całym świecie jakby nie jest możliwa modlitwa. No, oczywiście my tu mówimy już w kontekście o wiele późniejszym, bo, bo na razie jeszcze no, nie ma nauczania rabinów, nie ma jeszcze prawa, więc to, to jest. Czas nowego jest czasem jeszcze takim nie. Powiedzmy nieokreślonym, ale jest to już bardzo znaczące, że nie ma nawet na całym świecie dziesięciu osób, które by szły za Panem Bogiem. I to słowo szły jest też tutaj bardzo właściwe, bo Noe, jako jeden z dwóch osób w Piśmie Świętym, jest określony bardzo pięknie, jako ten, który chodził, przechadzał się, wędrował z Panem Bogiem, w tym znaczeniu, że przy każdym kroku trzymał się Pana Boga, był blisko Pana Boga. Ale tej dziesiątki nie było, więc. Więc, yy, więc rzeczywiście po to przychodzi. I teraz, yy, proszę zobaczyć, że cierpliwość Pana Boga jest nam dana. Pan Bóg jest cierpliwy i czeka, ale cierpliwość Pana Boga, jeśli jest wymieniona, to ona oznacza, że już został dany sygnał, że jest bardzo źle. Kłania nam się oczywiście prorok Jonasz, który również. W ten sposób mówi, co prawda Niniwitom, czyli, czyli Asyryjczykom, mówi, że jeszcze 40 dni, a Niniwa zostanie zniszczona. Zresztą tam akurat podobieństwa do Sodomy i Gomory są bardzo duże. Choćby w określeniu, że nieprawość, grzechy dotarły przed oblicze Pana Boga. Więc jeśli jest informacja o tym, że Pan Bóg czeka, to znaczy, że to jest ostatnia chwila, że już już jest moment ostateczny, i to nie oznacza, że gniew Pana Boga jest jakiś niepohamowany, że Pan Bóg nie umie się pohamować, bo historia Niniwy właśnie pokazuje nam, że miasto nie zostaje ostatecznie zniszczone, przynajmniej w tym momencie, kiedy Jonasz głosi słowo, bo zostaje zniszczona za jakieś tam mniej więcej 100 lat. No, niemniej w tym momencie, kiedy Niniwici się nawracają, Pan Bóg odwraca ten wyrok, który na nich z powodu ich grzechów wydał. Więc. Wielki Post jest dla nas czasem takiego ogłoszenia. To jest te 40 dni, kiedy włączyła się jakoś dla nas cierpliwość Pana Boga. To jego oczekiwanie. I Pan Bóg czeka na Ciebie, czeka na Twoje serce, na, na zmianę w nim, po to, żeby mógł w nim w pełni być. I Pan Jezus też dzisiaj mówi nam o, o tym czasie, bo mówi po już przebyciu pokus na pustyni. Tutaj co prawda nie mamy dzisiaj w relacji Marka informacji o poście, ale no, trudno się spodziewać, żeby będąc 40 dni na pustyni, Pan Bóg zażywał jakichś frekasów. Ale tak czy siak po tym 40-dniowym pobycie na pustyni, Pan Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię, mówiąc: Czas się wypełnił, aha, i bliskie jest Królestwo Boże. No więc nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Bo czas jest krótki, bo jakby zegar zaczął tykać. I znowu to nie oznacza tego, że Pan Bóg jest jakiś zimny, chłodny, odległy, że przestał nas kochać. Wręcz przeciwnie, Pan Bóg tak bardzo nas kocha, że Jego cierpliwość już dawno powinna się skończyć. Nasze grzechy już dawno powinny zostać. Zniszczone, a ponieważ my ich nie wypuściliśmy z ręki, czyli nie nawróciliśmy się, no to taki los powinien spotkać i nas. Wiemy, że Pan Bóg przez wodę faktycznie wiele rzeczy zrobił. Ta woda potopu no to jest pierwsza sprawa, pierwszy taki sygnał, ale dalej mamy Morze Czerwone, w którym znowu zło zostaje zatopione. Nie już w sposób jakiś powszechny, chociaż dla Egipcjan to było bardzo powszechne. W sensie ich ilości, bo wszyscy zginęli, ale dotyczyło to tylko tych, którzy mieli zatwardziałe serca. Później mamy Jonasza, choćby, który no też w wodzie, w Morzu Śródziemnym, co prawda, odzyskuje mowę, niejako, i zaczyna się modlić do Pana Boga. Potem mamy już, tak skacząc bardzo, świętego Piotra, który w wodzie, wpadając do jeziora Galilejskiego też zaczyna się modlić, też zaczyna wołać do Pana Jezusa, i też jego serce jest przemienione. Więc te wody, one nie są wyrokiem śmierci, to są wody, które mają przemienić. Ale jeśli ktoś nie chce się zmienić, decyduje się na to, to rzeczywiście te wody stają się wodą śmierci. U Piotra jest tak samo: gdyby Piotr nie zaczął wołać do Pana Jezusa, gdyby nie prosił go o pomoc, to utopiłby się, to te wody byłyby dla niego niejako. Wodami potopu, więc to są wody oczyszczenia, przemiany serca, wołania o modlitwę, o ufanie Panu Bogu. Ale bez naszej chęci zmiany, te wody stają się wodami śmierci. I jeśli ktoś ma jeszcze jakiś niepokój w sercu związany z tym czekaniem Pana Boga, to nie jest coś na niby, że Pan Bóg tak niby czeka, ale i tak już wiadomo, że wszystkich wybije. Tylko proszę zobaczyć, że Pan Jezus idzie na pustynię i tam staje oko w oko z diabłem. Tyle, że to spotkanie, pokusy na pustyni to nie jest jakaś rozmowa, gdzie inteligencja y, bierze górę i zwycięża, jakieś cięte riposty i, i mądre odpowiedzi. Znaczy, no, mądre odpowiedzi, jasne, ale nie w znaczeniu takim, że Bachbach, jest to jakaś bitwa na słówka. Y, to była walka. Chrystus nie staje naprzeciwko jakiegoś dżentelmena w surducie, z którym ucina sobie pogawędkę teologiczną, tylko jest to zmasowany atak. Ojcowie pustyni widzieli atakujących diabłów jako taką chmurę, która przesłoniła aż słońce. Więc no, Pan Jezus, który bierze na siebie wszystkie pokusy wszystkich nas. I ten atak jest strasznie okrutny, bardzo bolesny, tak można powiedzieć, w znaczeniu yy, ciężki. Yy, to, to, to jest cudowne, bo Pan Jezus w tym momencie, w, w czasie swoich pokus na pustyni, angażuje całkowicie diabła, by nam dając możliwość nawrócenia, nas uwalniając yy, w tym czasie nie od jego działania, od działania diabła, bo, bo, bo ono oczywiście przyjdzie. Yy, czy no jakby, no jest przy nas, diabeł, diabeł nas atakuje, ale w tym znaczeniu, że skupiając na, na sobie atak diabła, nam daje wytchnienie po to, żebyśmy się nawrócili. I teraz, do czego zmierzam w całym rozważaniu? Cierpliwość Boża jest nakierowana na to, żeby dać nam czas na nawrócenie, żeby dać nam wytchnienie, po to, byśmy zebrali siły i wrócili do Pana Boga. Często, niestety, i potop nam to pokazuje, że ludzie, My, mam na myśli siebie i, i też parę osób, które znam, robimy tak, że kiedy Pan Bóg daje nam wytchnienie, to przestajemy się nim zajmować i zaczynamy tym bardziej zajmować się sobą, tym bardziej zaczynamy troszczyć się o swoje sprawy, o swoje przyjemności. I ten czas, jeśli chodzi też o Jego ilość, ale przede wszystkim o jakość, takie jakieś pocieszenie, które przychodzi, umocnienie, ono. Dawałoby nam możliwość o wiele głębiej wejść w nawrócenie, wrócić do Pana Boga, wołać o relację z Nim, ale no bardzo często ten czas marnujemy. I wtedy, kiedy cierpliwość Boża się kończy, przychodzi ta kara, która jest w gruncie rzeczy, skutkiem naszych grzechów, wtedy oczywiście mówimy, ale to jest niesprawiedliwe, Pan Bóg jest okrutny, że tam pozabijał, to już nie wiadomo co. Musimy być bardzo ostrożni w takich sądach. To, to święty Paweł też mówi w tym dziewiątym rozdziale listu do Rzymian, to, to też omawia. Bo trzeba zawsze pytać, co robisz w tym czasie, kiedy cierpliwość Boża uruchomiła się, kiedy Pan Bóg dał sygnał, że czas mija. No więc rozpoczynamy Wielki post i pamiętajmy o tym, że ani On nie będzie trwał wiecznie, ani nasze życie nie będzie trwało wiecznie, więc mamy czasu faktycznie coraz mniej. Ale Pan Jezus, który zwycięża diabła, mówi nam, że jest możliwe. Jest możliwy powrót do ojca. Gdyby to nie, tak nie było, to by nic nie ogłaszał. Nie mówił, by nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Bliskie jest Królestwo Boże, Królestwo Ojca. I czas się wypełnił. Więc Chrystus nie wzywa nas do bzdur, do rzeczy niemożliwych, wzywa Ciebie do nawrócenia, bo możesz się nawrócić właśnie w tym wielkim poście. Jest dla Ciebie absolutnie możliwa zmiana serca. I nawet dla mnie, wydaje mi się, jest to możliwe. No tak, dla mnie też jest to możliwe. Więc bardzo jest to zachęcające, bardzo jest to umacniające i nie zostało nam już nic innego, jak licząc na Bożą cierpliwość, na to, że Pan Bóg czeka. Trzeba się nam nawracać. No, a jak Wielki Post, to oczywiście rekolekcje wielkopostne. W tym roku zatytułowane one są Pragnę i głosi je ojciec Michał Nowak, który został niejako wywołany przez Wasze prośby, Wasze komentarze. Rozważania będą trzy razy w tygodniu, poniedziałek, środa i piątek i najprawdopodobniej będą już w dzień poprzedni wieczorem będą już udostępniane. Mam nadzieję, że to tak się uda zrobić. Dalej, yy, co dalej? No, nie wiem, co dalej. Coś jeszcze chciałem powiedzieć. A y, zachęcam Was bardzo serdecznie, zwłaszcza w Wielkim Poście, by wziąć udział w akcji Woreczek Ryżu. To jest akcja, którą organizuje nasz sekretariat misyjny, nasz franciszkański sekretariat misyjny. Możecie więcej przeczytać na stronie woreczekryżu.pl. Albo też wspomóc te misyjne działania, czy w ogóle nasze działanie ewangelizacyjne, medialne, na stronie fundacja-tm.pl, czyli Fundacja Tworzyć Miłością, tak się ta nasza fundacja nazywa. Można nas też wspomóc przekazując 1% do podatku. O 1% podatku, tak chciałem powiedzieć. I jeszcze jedna rzecz, że od 13 marca na coś się zanosi. Jeszcze nie wiadomo, znaczy już wiadomo na co, ale na razie jeszcze nic nie powiem, ale coś będzie od 13 marca. I oczywiście, oczywiście, oczywiście zapraszam was bardzo na rekolekcje franciszkańskie na Zoomie w internecie. Najbliższe będą właśnie tu jest lekka zmiana, bo one będą już niedługo, nie pamiętam kiedy, ale chyba to napiszę. Powinniście to widzieć właśnie na ekranie. One yy, to, to jest cykl formacja uczniów, ale troszkę ten cykl zmieniamy, dlatego że y, on się po prostu naturalnie wydłużył. No, przyszły im po prostu do głowy nowe rzeczy, więc zrobimy właściwie ten cykl funda fundacja. Nie cykl formacja uczniów zmieniamy na cykl y, jeszcze nie wiem do końca jaki, ale chyba formacja serca. O takie coś to będzie, czy kształtowanie serca? Nie formacja serca lepiej brzmi. I będzie to cykl o wiele, wiele, wiele dłuższy, bardziej rozbudowany i chyba bardziej praktyczny, tak mi się wydaje. Więc pierwsza część będzie już w najbliższym czasie na Zoomie. No to tyle. Bardzo dziękuję. Pokój dobro.